Gościem Raciborskiej Biblioteki, noworocznym gościem na otwarcie był pan Jarosław Kret. Takie pytanie na początek, bo w ogóle usłyszał pan tutaj taką podpowiedź, że mógłby pan się nazywać pogodnik, czyli ktoś, kto przepowiada pogodę. Pan przepowiada przyszłość. Jaki to będzie rok 2023 dla Polski, dla świata, dla Jarosława Kreta? To tak, to powiem na początku. Jest taka łacińska sentencja: utinam falsus fates sim, obym był złym prorokiem. To ja mam powiedzieć prawdę, to wtedy będę złym prorokiem. Proszę. Ale nie. Nie powiem prawdy, bo jak człowiek przepowiada, to nie mówi prawdy. To tylko prorokuje i przewiduje. A jeżeli mielibyśmy myśleć magicznie, to chciałbym, żeby wreszcie się coś zmieniło. Bo zmiany to jest bardzo dobra rzecz. Zmiany są przeciwieństwem skostnienia. Użyję słowa takiego brzydkiego, zdziadzenia. A powinniśmy po kilku ostatnich latach bardzo nieciekawych doświadczeń związanych także z wojną, z epidemią, z pandemią i z jakimiś absurdami w naszym życiu codziennym, absurdami spowodowanymi też tym, co wyprawiają różnej maści politycy. Myślę, że należy nam się chwila odpoczynku i chwila takiego zdrowego rozwoju. A zdrowy rozwój będzie wtedy panował, gdy będzie się zmieniać, bo już starożytni Grecy mówili, że wszystko płynie, a jak płynie, to znaczy, że się zmienia. I powinniśmy poddać się temu, tym zmianom i temu, że płynie i że się zmienia. I tego sobie życzmy, żeby się zmieniało. A czy to na dobre, czy na złe, zazwyczaj jest tak, że to, co dla jednych jest dobre, dla innych jest złe. Nie mnie oceniać, mnie tylko przewidywać.